Good morning to you, good morning to you. We all in our places with sun shining faces. Good morning to you, good morning to you, and you, and you, and you. Good morning. How are everything? How are you? How is everything? Let me know in the comments. I'm very happy that I'm here with you again. It is Monday, the 13th of December, I think. The time goes very fast. So how is everyone? Let me know in the comments. I think my mouse today is working, so I'll be able to see everyone's comments today. Good morning, Mariola. In a Christmas mood today you are, I can see. Good morning to you. How was your weekend? What have you been up to? How was your last week? My week was quite busy, I must say. It's been crazy in OK English. We have been offering promotions to students, and students are buying it, and there's quite a lot of confirmations I have to send. I looked at my email today, this morning, and I just had a little heart attack because there's quite a lot of emails to answer, and Monday is always a very busy day too for me. Weekend was great. I had a walk yesterday. It was a very long walk, and really beautiful weather here in Portugal at the moment. In December, usually the weather is not that good. It is quite rainy and usually cloudy, but this year is very, very pleasant. Outside you can be in your t-shirt and it's okay. You don't feel very cold. Yesterday I had to take my clothes, had to take my coat off, had to take my jumper off. It was very, very hot. Also walking in the sunshine was very hot. And on Saturday, I actually had a nap on my couch and watched some Thai TV shows, so that was very good. Good morning, everyone. Hi, Agni. Thank you very much. You like my earrings? Thank you very much. I bought them in Thailand. I love these earrings. They are so nice. Lilia, hello. Good morning, Paf. And good morning, Sylvia. Good morning, everyone. I hope that you are well today and you are ready for some work. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiejszy temat lekcji będzie o tym, jak oszczędzać pieniądze w święta czy przed świętami. I będziemy sobie mówić o takich pięciu tak zwanych hakach, tak po polsku teraz się też mówi, czyli takich sposobach, jak oszczędzić pieniądze. Ja oczywiście nie jestem ekspertem od oszczędzania pieniędzy, ale jestem ekspertem od języka angielskiego, więc wszystko będzie po angielsku. Będziemy sobie analizować taki tekst, do tego będą słówka, słownictwo związane z pieniędzmi, z finansami i do tego gramatyka, która będzie uczyć Was, jak dawać porady. Myślę, że dosyć prosty temat, jeżeli chodzi o gramatykę, niezbyt skomplikowany, ale pewnie sporo z Was ma z tym problemy, bo wiem, że problemy z tym mają moi uczniowie. Mimo czasami, szczególnie osoby troszeczkę takie początkujące mają często właśnie problemy z dawaniem porad i tym się dzisiaj zajmiemy. Good morning, Barbara. Ale zanim się zajmiemy tym, to chciałabym też wspomnieć, że bardzo, bardzo gratuluję osobom, które biorą udział w 30 Day of English, 30 Day Challenge and 12 Days of English. To są osoby, które się zapisały na te, mówię o osobach, które się zapisały na te wyzwanie i czynnie biorą w nim udział.
Widzę na grupie Angielska Konwersacja, mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo postów, na które ja i Agnieszka odpowiadamy, poprawiamy Wasze posty, odpowiadamy, zadajemy Wam też dodatkowe pytania i widzę, że naprawdę bardzo dużo osób pracuje nad angielskim ostatnio i naprawdę jestem z Was bardzo dumna. Również 30 Day Challenge nie jest prosty. 30 Day Challenge polega na tym, żeby się uczyć codziennie, bez większych przerw. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że teraz jest grudzień i wszyscy po prostu są zalatani. Jest to ciężki miesiąc generalnie. To jest ciężki miesiąc, powiem tak hipisowsko trochę, ale to jest ciężki miesiąc energetycznie. Ja nie wierzę w jakieś takie, wiecie, wudu i tak dalej, ale wiem, ja widzę po sobie, że moja energia w grudniu po prostu spada. I to jest normalne. I u Was pewnie też, u niektórych, może nawet i u większości z Was też tak jest, że po prostu czekacie na te święta, żeby po prostu sobie odsapnąć. I ja specjalnie wybrałam też trochę ten grudzień, żeby Was troszeczkę zmusić do takiej troszeczkę kontemplacji nad Waszym czasem, jak spędzacie swój czas i jak rozkładacie swoją naukę. Dostałam parę e-maili od osób, które mówiły, że przykro im, ale oni po prostu nie dają rady. I to jest, ja wiem, jak to jest. Ja sobie dokładnie z tego zdaję sprawę. I wiem, że czasami jest tak, że po prostu nie dajemy rady. I słuchajcie, tak szybko Wam powiem, nie będę robić na ten temat webinaru ani nic takiego, nie będę się nad tym rozwodzić, ale musicie też sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli podejmujecie się nauki języka, czy czegokolwiek innego, to po prostu trzeba z czegoś innego zrezygnować. Nie da się, jeżeli jesteście już osobami zalatanymi i jesteście bardzo zajęci, to nie da się po prostu jakby wcisnąć jeszcze jedną rzecz w Wasz grafik. Dlatego często trzeba po prostu z czegoś zrezygnować i czasami jest coś, co jest dla nas ważne. Na przykład ja zrezygnowałam z intensywnych treningów obecnie. Po prostu po takim treningu, bo ja trenowałam dosyć ostro przez ostatnie półtora roku i po prostu po takim treningu nie mam czasu na inne rzeczy, a chcę się uczyć bardzo intensywnie w tym miesiącu, dlatego w tym miesiącu zrezygnowałam z treningów bardzo intensywnych. Robię lżejsze treningi lub robię je po prostu rzadziej. Wcześniej trenowałam 4 razy w tygodniu, teraz trenuję na przykład 2. Bo resztę czasu spędzam na czymś innym. Więc często trzeba coś z czegoś zrezygnować. Czasami jest to coś mało ważnego, typu oglądanie bezsensownie telewizji lub czytanie plotek na pudelku. Tak? Więc wiecie, czasami trzeba się nad tym zastanowić. Więc jeżeli naprawdę jest u Was ciężko z czasem, to zanim się podejmiecie nauki, wiecie, to ja robię, często jest, bo ja wiem, ja się też na takie wyzwania zapisuję czasami, nie? W coś fajnie brzmi i na hura, tak, będę to robić, później nie przygotowujemy się do tego dobrze, albo nam mało na tym zależy i po prostu odpadamy w jakimś tam czasie. Więc teraz, jeżeli chcecie jeszcze nadal próbować i wychodzi Wam i tak dalej i wiem, niektórzy mu pisali ostatnio, że po prostu gdyby nie 12 Days of English, to by pewnie nic nie zrobili, bo nie mają na to czasu. Więc jeszcze macie czas, żeby się przygotować, bo 12 Days of English kończy się w tym tygodniu. Jeżeli już macie czas, żeby się przygotować na kolejne tygodnie, kiedy tego wyzwania nie będzie i pomyśleć, co będziecie w tym czasie robić, jak sobie to wszystko ułożycie. To nie jest tak, że Wy nagle się zaczynacie uczyć i Wy po prostu będziecie się uczyć, tak? Że bez takiego namysłu w ogóle, jak to zrobicie. Dorosłe życie, słuchajcie, ja uczę dorosłe osoby, dokładnie wiem, jak to jest u dorosłych osób. Nie ma czasu. Bardzo często jest tego czasu bardzo mało, jeszcze jak macie dzieci albo cokolwiek innego, czy pracę i tak dalej. To jest tego po prostu niewystarczająco, więc trzeba się troszeczkę zastanowić nad tym, jak to będziecie układać, jak sobie ułożyć czas. Ja znowu ekspertem od
organizacji nie jestem, ale bardzo Wam polecam Olę Budzyńską i Pani swojego czasu, nawet jak jesteście mężczyznami, to też warto zajrzeć do jej kursów, do jej live'ów, do tego, co ona mówi, do podcastów, dlatego, że jedną rzecz, którą mówi po prostu, to, że organizacja nie polega na tym, żebyś sobie władować wszystko na raz, tylko organizacja polega na tym, żeby z czegoś rezygnować. Świadomie. Także to do przemyślenia Wam zostawiam. Już lecę do Was. Good morning, Agnieszka. And Paw says, I spend a very busy week this week writing essays in English every day. I participate in 12 days of English. I hope to make it to the end. I hope that you will make it to the end too, Paw. I see your posts every day. I am very, very impressed with you, Paw. Well done. You are doing an amazing job. I was decorating my Christmas tree in my house last weekend. I know, I saw the picture on our group, on Grupa Angielska Konwersacja. Beautiful. If you are not in Angielska Konwersacja, join and have a look at Mariola's house. It's beautiful. And Lydia, good morning. And you are also taking part in 12 Days of English. I also see your post as well. Dobrze, moi drodzy, to co? Będziemy powoli sobie zaczynać. Będziemy sobie zaczynać naszą lekcję powoli. Jeszcze ogłoszenie dodatkowe, zapomniałam powiedzieć, że mamy o 20 w następnym tygodniu, w poniedziałek, będziemy mieli nasze OK English Christmas Party. OK English Christmas Party będzie polegało na quizach, na tak zwanych pub quizach. To nie jest żaden quiz, to znaczy będą tam rzeczy związane z językiem angielskim też, ale będą też takie pytania dotyczące przeróżnych rzeczy innych. I troszeczkę tak z geografii, troszeczkę z historii, troszeczkę z tego i z tamtego. Będziecie mogli się wykazać własną wiedzą ze szkoły, którą być może coś tam Wam jeszcze zostało, moi drodzy, w głowach. Ja sobie takie quizy czasami robię i to są... Będziemy się po prostu bawić, tak? Przygotujemy sobie wino, przygotujemy sobie jakieś ciasteczka może, przygotujemy sobie coś fajnego i spotykamy się, żeby sobie porozmawiać po angielsku, porozwiązywać quizy i po prostu dobrze się bawić przed świętami. Oczywiście w następnym tygodniu też jest breakfast, to już będzie chyba 20, nie? 20 grudzień. I to będzie ostatnie śniadanie w tym roku. Później będzie przerwa do nowego roku, także mam nadzieję, że będziecie w następnym tygodniu. Dobrze. Pytanie do Was. So, let's start. Okay? Question for you. Do you spend a lot of money on Christmas presents? Do you spend a lot of money on Christmas presents? Hold on one second. I'll have to take my shoes off and maybe switch off my heating because it's quite cold. So, hot. So, do you spend a lot of money on Christmas presents? What can you tell me about your budget and about your money for Christmas? I don't buy Christmas presents. Can you imagine? I don't. Because I usually spend my Christmas with my boyfriend, my sister, and we just have a tradition that we don't buy each other's Christmas presents. Because, my boyfriend, we prefer to spend it on something else, something nice for each other, maybe a trip, or maybe a dinner. So, and I think quite often Christmas presents are not useful sometimes. It depends, but yeah, I don't spend that much money for Christmas. I spend money on food for Christmas because I love pierogi, I love śledź, I love bigos. I love all these, so I usually spend money on food and I prepare a feast for the whole time. And that's how I spend. So I don't really have a problem with money during Christmas. I don't really have a problem with money during Christmas. I never had that.
I love celebrating, okay? I love going out, I love drinks, I love markets, I love all that, but I do not spend money on like these. I don't go crazy, I need to go shopping, you know, all that. Mm-mm. Not me. So Mariola says, sometimes, yes, if I have to buy presents for 13 people of my family. Oh my goodness. Poor you, Mariola. I don't know how I would do it. Maybe you should do Secret Santa. You guys know what Secret Santa is? I think Secret Santa is a solution for a big family like this. Paola says not this year. Okay, probably a good decision sometimes, right? It is good. Andre says, I didn't spend because we have all and presents will be very small and symbolic. I think that's a very nice solution. Agnieszka says, well, Agnieszka has kids, so I think probably, yes, I do, but only for children's presents. Adults get small gifts, yes. If you have children, it's a different story. Especially if the children are small. Of course, you want to make them happy, right? You want to make them happy, you want to buy them something, you want to spend a little bit of money, and it is nice for you too, right? It is nice for you too, because you see them happy and you just want them to be happy and enjoy their presence. So I am not surprised. Marlena says, unfortunately, every year I spend more money for Christmas presents, even if I try to buy only symbolic presents. So sometimes we can be crazy with presents. You know, I think it is quite normal that people spend a lot of money on presents because we want to make other people happy. We want to show how much we love them, and presents are there for us to show it to them, how much we care about them. So, yeah, I guess, you know, and sometimes we say, okay, I'm not going to spend so much money, but then we do. So it is quite difficult sometimes to just control ourselves, right? Okay, so let's have a look at some hacks, okay? Hacks, how to spend money over Christmas. So how to save money, not spend, basically. Spend or save money over Christmas or before Christmas, okay? Agnieszka says the biggest present for parents is children's smile. Exactly. Same here as Marlena says, this year we decide to withdraw one person, we buy a gift, but there are still kids and the second part of my family, my partner's parents. So you have some system there, Agni, right? Lydia, I spend a lot of money for gifts, on gifts, spend a lot of money on gifts for my children. Other presents are modest and thoughtful. So actually you have all the same situations. Kids get the big presents, expensive ones. Yeah, you spend a lot of money on kids, but then adults get small gifts and sometimes symbolic or thoughtful, you said, very nice words. Good job. So quite a lot of you have the same situation there. Okay, so now I am going to read to you a couple of ways how to save money during Christmas. And then I will read it to you two times. And then one time we will read together. Right, so number one, five ways how to save money. Limit spending and set a budget. Make sure that your expenses are accounted for so you don't fall short on bills and then buy presents. Number two, don't overspend. Overspending can kill the spirit of Christmas and it will make your new year very difficult. Spend your money reasonably. Number three, don't take any loans. Don't borrow money from your friends or family. It's not worth entering the new year with debts.
Tell your family about it. That's number four. Inform everyone that you are trying to be frugal. You are not a Scrooge. You are not stingy, but you'd like to save money and enjoy the time without any stress. Number five, next year, buy gifts on sales. Plan your next year and buy gifts on sale earlier. Okay, I will read it one more time. Limit spending and set a budget. Make sure that your expenses are accounted for so you don't fall short on bills and then buy presents. Don't overspend. Overspending can kill the spirit of Christmas and it will make your new year very difficult. Spend your money reasonably. Number three, don't take any loans. Don't borrow money from your friends or family. It's not worth entering the new year with debts. Number four, tell your family about it. Inform everyone that you are trying to be frugal. You are not a Scrooge and you're not stingy, but you'd like to save money and enjoy the time without any stress. Number five, next year buy gifts on sales. Plan your next year and buy gifts on sale earlier. All right, so let's have a look at the text together. Okay, so if you had difficulties, if it was difficult for you to understand it, please have a look at the screen, okay? Number one, limit spending and set a budget. Make sure that your expenses are accounted for so you don't fall short on bills and then buy presents. Number two, don't overspend. Overspending can kill the spirit of Christmas and it will make your new year very difficult. Spend your money reasonably. Number three, don't take any loans. Don't borrow money from your friends or family. It's not worth entering the new year with debts. Number four, tell your family about it. Inform everyone that you are trying to be frugal. You're not a Scrooge, you are not stingy, but you'd like to save money and enjoy the time without any stress. And number five, next year buy gifts on sales. Plan your next year and buy gifts on sale earlier. Okay, so let's have a look at vocabulary. So here we have some vocabulary that I marked. It's the same text, but I marked some words. First, have a look at these words. So we have limit and limit the budget, limit spending and set a budget. And we have expenses are accounted for and fall short on bills. Then we have overspend and spend your money reasonably. Don't take any loans. We have the word loan and we have the word borrow and debts. So don't borrow money and don't enter the new year with debts. Then we have frugal and stingy, which are very words that can be used in a similar situation. And save money. And finally, we have a word or a phrase, buy something on sales or on sale. Okay? So, these words, what do they mean? First, we have limit. So limit is a restriction of something or to restrict something. In Polish we have ograniczyć. Limit, uwaga, uwaga, limit jest rzeczownikiem i czasownikiem, okej? Okay? Kiedyś była taka piosenka, można, nie wiem czy można na to powiedzieć piosenka, był zespół, który się nazywał Too Unlimited. I miał piosenkę No Limits. Nie wiem, czy pamiętacie. I właśnie żadnych granic, tak? Tak jakby ich troje też śpiewało żadnych granic. I to jest właśnie rzeczownik No Limit, czyli bez granic. A czyli może być rzeczownikiem i może powiedzieć, można powiedzieć granica, tylko uwaga, nie granica z innym krajem, tylko granica w sensie
granica nasza, na przykład jakaś wewnętrzna, można powiedzieć, tak? Granica z innym krajem to jest oczywiście border, tak? Więc zupełnie inne słowo. Ale w tekście jest to słowo jako czasownik, czyli ograniczać, ograniczyć, limit a budget, tak? Limit spending. Next one, very long phrase, expenses are accounted for. So, calculated. This means to know where something is. Czyli wzięte bardziej pod uwagę. I tutaj mamy takie dosyć dwa słowa, czyli expenses and account, które dotyczą finansów. Tak? Czyli expenses to są wydatki. Expenses to są wydatki. Account for to jest wziąć coś pod uwagę. Account for, samo account jest słowem, które wiąże się dosyć mocno z finansami, tak? Raz, że znaczy to konto generalnie, jeżeli jest rzeczownikiem. Jeżeli jest czasownikiem, oznacza kalkulować, tak? Natomiast jeżeli złożymy to razem w ten sposób, to można powiedzieć, że jest to tłumaczone jako wzięte pod uwagę. Expenses are accounted for. Możemy słowo expenses, czyli wydatki, możemy zamienić na coś innego, tak? Nie musi być to koniecznie coś związanego z finansami, może być to coś innego zupełnie, tak? Na przykład time też może być, tak? Czy wziąłeś pod uwagę czas, na przykład gdzieś jedziemy, so we are going somewhere and we have to get there on time. We have to account for the transport as well, right? So we need to account the traffic, right? We have to account for the traffic and we have to account for the transport and so on. So we have to account for many things when we calculate the time, how we get there. Next one is short on something. To jest dosyć rzadkie wyrażenie, muszę powiedzieć, bo bardzo często używa się fall short of something, czyli jeżeli damy tam off, to będzie to znaczyło co innego, czyli na przykład też będzie znaczyło, że czegoś nam brakuje. To związane z on jest dosyć rzadko stosowane, ale akurat w tym artykule, który znalazłam, było właśnie short on something, fall short on something. So not to meet the standards, to lack something, brakować czegoś. Czyli w tym artykule było, że zabraknie nam pieniędzy na rachunki. We short fall short on bills. Tak? Fall short on bills. Overspend. Bardzo proste słowo, które bardzo prosto jest zapamiętać. To spend more than we have. Wydawać za dużo. Overspend. Over jest takim przedimkiem. Przyimkiem, które taki preposition, po angielsku wiem, preposition, które bardzo często zwiąże się z innymi słowami i oznacza, że czegoś jest zbyt dużo. Tak? Overeating na przykład jest takie słowo, overeating, czyli zbyt dużo zjeść. I często się wiąże właśnie z innymi słowami i nam tworzy coś innego, więc overspend jest wydawać za dużo, czyli po prostu pójść ponad coś, overspend. Spend money reasonably, to spend money well, wydawać pieniądze rozsądnie. Reasonably, mieliśmy ostatnio, jakiś czas temu, mieliśmy przysłówki, jak się tworzy przysłówek. Reasonable, teraz mamy bardzo parę takich słów, czyli reason to jest rozsądek lub powód. Reasonable to jest rozsądny. Natomiast jeżeli coś robimy rozsądnie, to musimy dodać tam ly, stworzyć nas sobie przysłówek, czyli mamy reasonably. Robimy coś rozsądnie. We organize our time reasonably. Okay? So, we spend money reasonably. Alone. Money borrowed from someone. Pożyczka. Okay? So, we can have a loan from a bank, but we can also have a loan from a friend or family. A debt, money we owe someone, so dług, okay?
A debt, pamiętajcie, zobaczcie jak się pisze to słowo i jak się je wymawia. Tam jest b, ale tego b nie wymawiamy. Tak jakby go w ogóle nie było. Czyli to jest debt. Tam też nie ma th, czyli to nie jest death, albo f, death, tam nie ma death, death, czy nie ma def, nie? Tylko jest ty. Bardzo twardo zakończone słowo. Debt. Money we owe someone. Jeszcze tutaj może zwrócę na uwagę na słowo owe. Owe to jest słowo, znowu się śmiesznie je pisze i śmiesznie się je wymawia. I to jest słowo, które oznacza być winnym komuś. Tak? Czyli tutaj jesteśmy winni komuś pieniądze. Money we owe someone. Next one. Frugal. Frugal. Tak? Zawsze mi się kojarzy z tym napojem frugo. Nie wiem dlaczego, znaczy, bo jest bardzo podobne. Nie wiem dlaczego. Frugal, a person who is careful with money. Okay? A person who is careful with money and doesn't want to spend money, but it's not a person who is a Scrooge. Okay? It's a person who is just careful. Czyli oszczędny. Okay? So if you like to spend money, but you also think about it, you spend it reasonably, then you are a frugal person. Next one, we have the opposite of, well, maybe not the opposite, but something that is very connected to the word frugal. We have stingy. Stingy is a person who doesn't like spending money. So this is Scrooge, right? From Dickens' book, a person who just doesn't want to spend money, doesn't like it, doesn't want to. Stingy is a person in Polish that we say skąpy. And we have save money, to put money aside, oszczędzać pieniądze. Save money, znowu pamiętajcie jak się pisze, oszczędzać, save przez V, nie przez F. Save money, oszczędzać pieniądze. To jest też fajne wyrażenie, to put money aside, czyli jakby odkładać pieniądze na bok. Tak? Bardzo często stosowane wyrażenie, to put money aside, to samo co oszczędzać pieniądze, to samo co save money, takie trochę bardziej rozwinięte można powiedzieć, bardzo często używane wyrażenie. Save money, to put save money aside, czyli oszczędzać pieniądze. I ostatnia rzecz, on sale. On sale, when the price is reduced, czyli na wyprzedaży. We buy things on sale. Okay? So, we have limit, expenses are accounted for, fall short on something, overspend, spend money reasonably, a loan, a debt, frugal, stingy, save money and on sale. Right, so I would like to look at the text again. Okay, very short text, lots of vocabulary, good vocabulary. So limit spending and set a budget. Tutaj też mogłam dodać jeszcze to wyrażenie, bo to jest też fajne wyrażenie, set a budget. Set something to jest ustalić coś. Czyli tutaj ustalamy budżet, set a budget. Limit spending, czyli ograniczamy wydatki i ustalamy budżet. Make sure that your expenses are accounted for, so you don't fall short on bills and then pay, buy presents. Okay, so one of the things you have to think about the budget, so you have to write it down what your budget is. You have to limit your spending. So this also can mean that, for example, that you go out for drinks all the time or for dinners. So maybe in December you should not go out so much or you should not go on holiday so much because you need to have money for your bills. Make sure that your expenses are accounted for. So make sure that you take into consideration that you think about your expenses. You think what you have to have money for. So you have to have money for clothes, for rent, for
bills, yeah, electricity and so on. So you don't fall short on bills and then buy presents. So it means that so you don't in the future you don't not have enough to buy presents and to buy to pay your bills, yeah, to pay your bills. Tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę, tu chciałam jeszcze zwrócić Wam uwagę na słowo so. Często uczniowie mają problem z budowaniem bardziej skomplikowanych zdań, więc to zdanie tutaj, to so oznacza, żebyś nie miał, tak? So you don't, żebyś nie miał, tak? Albo żeby się coś nie stało. To so oznacza żeby. Czasami można też powiedzieć that, czasami różne są łączniki w zdaniu, ale właśnie w takim przypadku, że chcemy powiedzieć, że upewnij się, że Twoje wydatki są brane pod uwagę, abyś później nie, żeby aby później nie zabrakło Ci pieniędzy na rachunki. Right? So, czasami warto zwrócić na uwagę na bardziej złożone zdania, gdzie właśnie występuje na przykład so, albo that, albo which, what i tak dalej, które Wam pomagają zbudować bardziej skomplikowane zdania. Don't overspend. Overspend. So don't spend too much. Overspending can kill the spirit of Christmas and it will make your new year very difficult. Spend your money reasonably. Don't take any loans, so don't borrow money, right? So don't go and take money from the bank, don't borrow money from the bank or from the family and friends. Don't borrow money from your friends or family. It's not worth entering the new year with debts, so with money that you borrowed from someone. Tell your family about it. Inform everyone that you are trying to be frugal. So you are trying to be careful with money. You are not a Scrooge. You're not stingy. So it means that you like to spend money, but you want to save. You are not Scrooge. You are not a person who is trying to keep the money, right? You want to spend money, but you want to be frugal. But you like to save money and enjoy the time without any stress. So you want to save or put money aside. Next year, buy gifts on sales. Plan your next year and buy gifts on sale earlier. So maybe Black Monday, Black Friday or Cyber Monday or whatever they have nowadays, right? Maybe then you can buy something on promotion. All right, everyone. So I hope that this is clear. If you have any questions, please ask. Don't be shy. Please ask. Now let's have a look at grammar. So here we have instructions or advice. How we give instructions and advice. So we usually use imperatives. Okay, forget about that word. It's not that important. A więc, moi drodzy, co Wam sprawia taką trudność, jeżeli dajemy poradę lub instrukcję? I to się pojawia u osób początkujących, pojawia się to przy lekcji z kierunkami, kiedy chcemy dać komuś kierunek, tak? Gdzie ma iść? Idź tam, skręć w lewo i tak dalej. I tutaj się pojawia problem, bardzo, bardzo taki banalny, można by się można by pomyśleć, ale bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim w zdaniach tak zwanych pozytywnych, czyli w zdaniach, które nie mają przeczenia, kiedy dajemy poradę lub instrukcję, nie używamy osoby. Czyli nie mówimy you go there, tylko mówimy go there, stop here. Tak? Czyli nie używamy osoby. Dlaczego? Jeżeli używacie osoby you go there, brzmi to dosyć, nie chcę powiedzieć prymitywnie, ale to mimo, że gramatycznie jakbyśmy pomyśleli, bo jest w angielskim zdaniu musi być podmiot, orzeczenie i tak dalej, jakby można powiedzieć, że to się zgadza z tym wszystkim, prawda? No, ale tak nie jest. Nie używamy osoby, czyli w zdaniach pozytywnych, kiedy mówimy na przykład dajecie komuś kierunek, gdzie ma iść, to mówimy go straight, turn left, go right,
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W artykułach podobnych do tego, który tutaj robiliśmy, również dajemy porady i również dajemy instrukcje. I na przykład limit the amount of money you spend. Tak? Czyli dajemy Wam poradę, żeby ogranicz sumę pieniędzy, którą wydajesz. Limit the amount. Nie you limit the amount, tylko limit the amount. Tell your family about it. Powiedz to swojej rodzinie, o tym swojej rodzinie. Tak? Czyli znowu, notice we don't use the person you. We say the same when we give directions. Okay? Czyli zapamiętujemy jedną rzecz. Kolejna rzecz w zdaniach negatywnych, czyli w zdaniach, gdzie jest przeczenie, mamy znowu tą samą sytuację. Jeżeli komuś coś zabraniamy lub mówimy, żeby tego nie robił, to mówimy przeważnie don't. Okay? Don't do it. Nie rób tego. Don't stop here. Nie zatrzymuj się tutaj. Don't buy so many things. Nie kupuj tak wielu rzeczy. Znowu mamy tutaj tą samą sytuację bez osoby. Nie mamy you. Mamy po prostu don't. Od tego się zaczyna nasze zdanie. Jeżeli chcemy być bardziej grzeczni, to mówimy na końcu please. Tak? Czyli don't do it, please. Okay? Bardzo często nawet w szkole nauczycielka powie nie rób tego do dziecka. Nie rób tego, ale też zawsze dodaje please. Żeby nie brzmiało tak, że mu coś tam rozkazuje, jest niegrzeczna w stosunku do dziecka. Więc bardzo często też dodajemy please. Tak? Zależy od sytuacji, zależy od tego, jak chcecie brzmieć. Możemy dodać, nie musimy. Quite often we also use modal verbs, czyli nasze modalne. Jeżeli wchodzą nam modalne do naszych instrukcji, to już dajemy osobę. Bo jeżeli zaczniemy zdanie od can lub should, to stworzymy pytanie. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że tam jest osoba. You can go there. You should stop here. You don't need to tell your family about this. Okay? Czyli tutaj mamy osobę. A więc, jeżeli nie mamy modalnych czasowników, to nie mamy osoby. Negatywne nam się zaczynają od don't, przeważnie. A jak jest modalny, to mamy osobę. Okay? Okej. Wszyscy kiwają głowami. Ja widzę, w domach siedzicie i kiwacie głowami, więc super. Bardzo się cieszę, że wszyscy rozumieją. Jeszcze widzę, że tutaj są jakieś komentarze. Sylwia says, usually looking for cheap gift, but I need to buy gifts for my many members of my family. Okay, so you are frugal. Yeah, you are frugal with your gifts. I think that's very reasonable. Lilia says we buy small presents for each other, but we spend much money on our Christmas dinner. I am the same. I love eating. I love eating. I love pierogi. I would spend all my money on food. Seriously. Christmas for me is a chance to eat many things that I really like, so I enjoy. I prefer to spend my money on food, for sure. So let's have a look at our quiz. Okay, so I haven't my bills. I spent all my money on clothes and now I have no money to pay my electricity. Accounted in, accounted for, accounted off. You go. So, in the comments, you choose one option and you put it in the comments. A, B or C. Today I have a coffee and some water with lemon. Oh, Milena is here. Agni, Milena and Mariola, Agnieszka, Andrzej. Okay, Malvina and Path, you all says that it is B, and of course it is a correct answer. So it is B, accounted for. I haven't accounted for my bills. I spent all my money on clothes and now I don't have money to pay my electricity bill.
I hope it doesn't happen to you, because, oh my gosh, that's such a bad thing to do. Susan, something, every Christmas, and then doesn't have money to pay her bills. Overspent. This is a little bit of grammar and spelling. What do you say? Overspent. Malwina, Agnieszka, Mariola. Paf, Agni, Marlena. Very well done, everyone. Daria, good job. The first one is the correct answer. Of course, overspent. We write it together, and we also need an S, because it's every Christmas. It's every Christmas. Not this Christmas, or the past Christmas, but every Christmas. So we need our present simple. So we have overspent, and is the option A. Good job. Next one. Okay, money that you borrow from a bank is a loan, Okay, a loan, a loan, and a yawn. What do you say? Agni, Katarzyna, anyone else? Milena, good job, Mariola. Amazing. The first one, A, is correct. A loan. Okay, so a loan is the correct answer. The money you borrow from a bank is a loan. Okay, if you borrow money to pay for a house or an apartment, it is a mortgage. Just FYI, maybe a new word for you. But a loan is something that you borrow from a bank, but also from your family and friends as well. Druga opcja tutaj B, opcja B, która jest a loan, tak? Wcześniej była a loan, czyli takie zaokrąglone O, a tutaj mamy loan, czyli takie płaskie O, to jest trawnik. A opcja C, czyli a yawn, to jest ziewnięcie. Okay? Next one. When you owe a lot of money to people, you have a lot of debts. Debts. What do you think? Let me know in the comments. Come on. Agni was first. Okay. And Malwina, Mariola, Agnieszka, and everyone else. Very good. Marlena said debts. Of course, it is Violeta. Also says C. Katarzyna, Lidia. Very good. It is debts. Debts. Okay. Have a look how we pronounce these words. The first one is deaths. Okay. It is very, very small difference, but there is the sound schwa, th, deaths, okay? Then we have dead, which is very different, okay? And then we have debts, with t, very soft, dead and debt. Can you hear the difference? I hope that you can. All right, next one. A person that behaves like Scrooge is stingy, frugal, or stinky. Stingy, frugal, or stinky. Let me know. What do you think? How can we describe Scrooge? Malwina. Agni says, okay. I think that's a joke, right? Agnieszka, Paf, Mariola, Marilena, Milena. Great. Amazing job, everyone. Of course, it is stingy. A stingy person is a person who doesn't like to spend money.
and likes to keep it all to himself. We don't know why, right? There are a lot of people who do that. Sometimes it's not because they're frugal, it's because they're stingy and they want to keep it for what? I don't know, maybe a funeral. I have no idea. That's very sad. I like spending money. I'm frugal, but I like. Okay, I bought this sweater. It was discounted from 200 zloty. In sale, from sale, on sale. I bought this sweater in sale, from sale, on sale. What is your opinion? Katarzyna was first, very fast. Katarzyna, fast Katarzyna, Mariola, Paf, Agnieszka. Very good. Malwina, very good. Of course, it's on sale. On sale, na wyprzedaży. Okay, very similar to Polish, right? Sale, on sale. Tutaj jeszcze takie fajne słowo się pojawiło, discount. Discount to jest zniżka lub może być też czasownikiem, czyli dać zniżkę. Jeżeli chcecie na przykład otrzymać od kogoś zniżkę, możecie powiedzieć can I have or can I get a discount, please. Możecie się tak zapytać. A tutaj mamy troszeczkę tak w innej formie to słowo. It was discounted, czyli było obniżone. Czyli, jak to się mówi? Kurczę. Nie wiem, ja zapomniałam, ale wiecie, o co chodzi, nie? Że po prostu była cena niższa niż normalnie. O 200 zł było przecenione. O, tak? Przecenione właśnie. Dokładnie tego słowa mi brakowało. It was... Dziękuję, Agni. Czasami mi uciekają niektóre słowa, wiecie, starość. It was discounted from 200 zł. Czyli było przecenione z 200 zł. Ok, next one. Nie idź tam. In English, you don't go there, don't go there, not go there. You don't go there, not go there. What do you think? Nie idź tam, nie idź tam. Katarzyna, Katarzyna is so fast. Malwina, Paw, Agnieszka, very good everyone. Don't go there, of course. Of course, don't go there, czyli nie idź tam, tak? Zaprzeczamy, tak? Nie stawiamy osoby na początku zdania. Jeżeli komuś czegoś zabraniamy, odradzamy, mówimy, żeby tego nie robił. Mówimy, don't do it, don't go there. Next one. Ogranicz wydatki, to limit your expenses, expense your limits or expand your limits. Limit your expenses, expense your limits, or expand your limits. What do you think? Okay, let me know. Agnieszka was first, Malwina, Katarzyna, very well done. Of course, limit your expenses, to jest ogranicz wydatki. Limit your expenses, ogranicz wydatki. Limit, ogranicz, expenses, wydatki. Expense your limits, nie ma to sensu, jest ogólnie jakby no, złożone z dwóch generalnie realnych słów, ale nie ma to za bardzo sensu. Expand your limits, oznacza expand, to jest poszerzać. Expand your limits też może jest takie wyrażenie jakby, czyli poszerz swoje horyzonty trochę, swoje ograniczenia. Expand your limits. Ok, next one. Nie powinieneś tego robić. You shouldn't do it. You shouldn't do it. And you shouldn't do it. Ok, so have a look again at the answers. You shouldn't do it. You shouldn't to do it. And you shouldn't do it. Again, this is a very common mistake. Malwina, Paw, Agni, Agnieszka, okay. So, answer A is correct, czyli odpowiedź A, you shouldn't do it. Jeżeli mamy modalne, should jest modalnym czasownikiem, to jeżeli mamy modalny, to stawiamy you wcześniej. Musi być osoba. Rzecz, z którą często macie problemy, może nawet sobie nie zdajecie sprawy, albo ktoś kiedyś zwrócił Wam uwagę, zapomnieliście, to być może
jest tak, że po should, po can i po must stawiacie to, tak jak w odpowiedzi B. To jest nieprawidłowa forma stosowania czasownika modalnego. Mówię tutaj, że w razie czego, gdyby Wam się zdarzyło, że nie wiecie albo nie zwracacie na to uwagi. Po modalnych nie mamy słowa to. Tak? Po niektórych słowach, po niektórych czasownikach, po bardzo wielu tak naprawdę, czyli want to go, like to do i tak dalej, mamy to. Powinno być tam to. Natomiast modalne nie mają tego to, więc warto o tym pamiętać. Oczywiście tutaj odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Very good, well done. You are doing very, very well. Very good. Okay, that was the last one. To była nasza ostatnia rzecz. Oczywiście od razu poproszę o kciuki w górę, o serducha, o podzielenie się tym live'em z innymi. Bardzo poproszę. Tak na poniedziałek zawsze mnie to cieszy, jak widzę, że lecą serducha i różne inne reakcje. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. So the last question for you, okay? The last question for you is to give me an advice. I spent a lot on Christmas presents, but this year I want to save money. What advice would you give me? I spent a lot on Christmas presents, but this year I want to save money. What advice would you give me? I don't have that problem, but let's imagine that I spent a lot of money. I always want to buy a most expensive present. And I want to make everyone happy because it makes me happy if other people are happy. So what advice would you give me? How can I save money this Christmas? Let me know in the comments. I would like to hear from you, of course. Moi drodzy, oczywiście zaraz Wam wrzucę link do naszej angielskiej konwersacji. Jeżeli nie jesteście jeszcze w grupie, to zapraszam. Oprócz tego, jeżeli chcecie podszkolić wyrażenia dotyczące pieniędzy, to zapraszam do biblioteki OK English, gdzie są lekcje dotyczące finansów i różnych innych rzeczy. I to są lekcje online dla początkujących samouków, dla osób też, które mają lekcje i chcą się podszkolić jeszcze dodatkowo lub mieć pod ręką takie podstawowe bardziej rzeczy, bo to są kursy wideo dla początkujących, tak? Dla początkujących, czyli osób, które są tak na poziomie A, powiedzmy, i chcą sobie dopiąć do poziomu B. Także zapraszam, moi drodzy. Biblioteka jest teraz w promocji i będzie cena rosła w następnym roku. I płacicie tylko raz i macie dożywotnio dostęp do biblioteki, więc można się teraz zapisać, póki jeszcze kosztuje 250 zł. To jest bardzo niewiele, a macie ponad 100 lekcji wideo. Thank you very much. Lydia says, have a nice day, Puff. You too. Agnieszka says, don't buy big expensive presents. I think that's a very good advice, very reasonable advice, but you know how it is in life. It's very hard to buy only small gifts, right? Agni says, think about consequences. Calculate your expenses because debts are very bad idea. They are, of course. We do not want to go into New Year's with debts. Ugh, no. Do not go outside. Do not turn the internet in your computer. More dramatic. Destroy your credit card and apply for a new one in January. What a good advice. I think that many people should use this advice. Sometimes, for some people, they shouldn't even have a credit card. You know how it is, right? You have one and you just want to spend. Very, very bad idea. In the UK, people have a lot of problems with finances, and I think this probably is a good advice for them. Moi drodzy, uczniowie OK English, którzy się uczą jeszcze z nami i są z nami minimum 6 miesięcy, otrzymują zniżkę 10% na zajęcia.
Do 17 macie czas, czyli do piątku macie czas wykupienia tych lekcji. Bootcamperzy, dla Was już zniżka się skończyła niestety. Jeszcze inni uczniowie mają do 17 zniżkę. Więc jeżeli nie otrzymaliście ode mnie e-maila, a jesteście z nami już jakiś czas, więc można się zgłaszać po zniżkę. Także zapraszamy Was, a osoby, które się jeszcze z nami nie uczyły, to też Was zapraszam do moich cudownych, wspaniałych nauczycieli, którzy po prostu są najlepsi pod słońcem i nie ma lepszych. Ja uważam, że po prostu oni naprawdę, naprawdę są fantastyczni, najlepsi i uważam, że nikt Was tak nie nauczy angielskiego jak moi nauczyciele. Serio. Ja uwielbiam moich nauczycieli, po prostu ich uwielbiam. Są profesjonalistami w każdym calu i są cudownymi, cudownymi ludźmi. I jeżeli szukacie dobrego nauczyciela, to czekam na Was. Marlena says DIY. Oh, I love this. DIY. DIY. Do it yourself. Do it yourself. So you can make things at home by yourself. What a great idea. I think it's lovely. Okay, everyone, this is it, I think. Oh no, Malvina. The whole family draw only one card with a name and buy only one gift for this person. Everyone, this is a very good idea if you have a very big family. And in English, we call this a secret Santa. A secret Santa. So you have like a bag with names and you draw one name and this is the person. You don't tell anyone who this is and you buy a gift only for that person. I think it's a lovely idea. Thank you very much, Mariola. Very nice. Okay, everyone. So, finish for today. Thank you so much for all your answers, for coming here, for all your likes, for all the reactions, for sharing this live with everyone. And I will see you next week at 9 o'clock. I hope you're there. Okay, I hope to see you there. Thank you so much. Bye-bye. Have a nice, lovely day, nice week as well. See ya!